Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem dziekanem niepołomickim, drodzy siostry i bracia z panem dyrektorem Lasów Państwowych w Małopolsce, poczty sztandarowe, wszyscy drodzy bracia i siostry. Czytany przed chwilą fragment Dziejów Apostolskich odsyła nas do samych początków Kościoła, do momentu, kiedy właśnie w Antiochii, w Syrii, po raz pierwszy chrześcijan, wyznawców Chrystusa nazwali chrześcijanami, dokładnie Christoi, Chrystusowi, należący do Chrystusa. Tak na nich patrzył ówczesny świat. Tym się zaznaczali, że żyli Ewangelią, że byli w tym jednoznaczni. I dlatego zasłużyli sobie na taką właśnie nazwę. Patron dzisiejszego dnia, Barnaba, bardzo przyczynił się do tego, że właśnie tak silna była gmina chrześcijańska w Antiochii. Bardzo mu zależało na jej rozwoju. I stąd poszukiwanie Pawła znalazł go w Tarsie, rodzinnym jego mieście. Sprowadził do Antiochii. Cały rok pracowali nad tym, aby utwierdzać w nich tożsamość, to znaczy to, że naprawdę zasługują na nazwę Christoi, Chrystusowi, chrześcijanie. Aż nadszedł moment, kiedy Duch Święty zażyczył sobie, aby opuścili Antiochię, i zostali wyprawieni tam, gdzie Duch Święty ich poprowadzi. To była pierwsza wyprawa misyjna, w której wziął udział święty Paweł, święty Barnaba, także częściowo święty Marek. Wyprawa, która obejmowała ówczesną tak zwaną Azję Mniejszą, dzisiejszą zachodnią Turcję, oblewaną od zachodu przez Morze Śródziemne, a od północy przez Morze Czarne. I tam tworzył się pierwszy Kościół. We wszystkich miejscowościach, do których oni dotarli, powstawały zalążki nowych kościołów. Tak się rozprzestrzeniał Kościół zgodnie z nakazem Pana Jezusa, danym apostołom w chwili wniebowstąpienia: idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem, udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest rzeczą znamienną, że to, co głosili apostołowie, zwłaszcza Paweł, Barnaba, w tamtej części świata, w ówczesnej Azji Mniejszej, było głoszeniem swoistej tożsamości Chrystusa. Tego, co Paweł po latach napisze w drugim liście do Koryntian. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam, i ja, i Sylwan, i Barnaba, i Tymoteusz, nie był tak i nie. Lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w nim. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę. W Chrystusie dokonało się tak. Jednoznaczne. Wobec Ojca, który tak umiłował świat, że właśnie go zesłał, po to, aby on swoim życiem,
swoim nauczaniem, swoimi cudami, swoim cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem do końca wypełnił wolę Bożą. Było w nim tak, czyli jednoznaczność, niekiedy bardzo trudna, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynała się jego męka i kiedy w ogrodzie oliwnym raz jeszcze powiedział: Ojcu, nie moja wola, ale Twoja się stanie. I Paweł mógł z dumą o sobie i innych świadkach Chrystusowych mówić: w nas też się to dokonuje. W nas też jest to amen, niech się stanie wobec woli Bożej. Bo w gruncie rzeczy było to wypełnieniem tych słów Pana Jezusa z kazania na górze, któreśmy słyszeli we fragmencie dzisiejszej Ewangelii. Jesteście solą tej ziemi. Jesteście światłością tego świata. To jest wasza tożsamość. Jednakże ta wasza tożsamość nie wypływa z was. Jesteście solą, jesteście smakiem tej ziemi, jesteście tym zaczynem, który nadaje wartościom trwałość dzięki Bożej łasce, dzięki temu, żeście przyjęli chrzest, żeście się stali Chrystoi, czyli Chrystusowi. Ale biada wam, jeżeli od tej tożsamości odejdziecie i ją zdradzicie. Nie przydacie się na nic temu światu. Jedynie na to, żeby was wyrzucić i podeptać. I podobnie, gdy chodzi o światło. Ono nie płynie z nas, chrześcijan. Ono płynie z Chrystusa, który jest światłością świata i który nam swej światłości mocą Ducha Świętego udzielił w sakramencie chrztu. I mamy być odtąd światłością dla tego świata i dawać jemu jasność, a nie wolno nam przyjmować postawy lampy, na którą się zakłada korzec, bo na światła nie da. Sama zgaśnie, innym drogi nie wskaże. Trzeba być tożsamym z Chrystusem. Trzeba być Chrystusowym, bo wtedy, co prawda, narazimy się niekiedy na sprzeciw tego świata. Wszyscy apostołowie, także Barnaba, ponieśli dla Chrystusa męczeńską śmierć. Ale w nich spełniła się ta historia, którą Chrystus tuż przed swoją męką odniósł do siebie samego. Historia ziarna pszenicznego rzuconego w ziemię, które da plon stokrotny tylko pod jednym warunkiem. Zostanie wrzucone w ziemię, obumrze, ale mocą Bożą da wspaniały zasiew. To jest właśnie historia Kościoła, którą pierwsi chrześcijanie rozumieli doskonale, mówiąc o tym, mówiąc o Kościele, który tworzyli, że rozwija się dzięki męczeńskiej krwi chrześcijan. Bo zasiewem pod nowy Kościół jest ta krew przelana z Chrystusem i dla Chrystusa. Przelana na Bożą chwałę po to, by budowało się Królestwo Boże pośród nas. Drodzy siostry i bracia, to wielkie przesłanie, które zdajemy sobie doskonale sprawę, jak bardzo aktualne jest dzisiaj. Właśnie w świecie, który nie chce uznawać jasnych wartości, który chce za wszelką cenę wszystko relatywizować i żyć w swoistej szarości, gdzie wszystko się rozmywa i gdzie nic nie jest trwałe, gdzie nie ma prawdy, bo są tylko narracje, fake newsy i postprawda. W świecie, który
chce tępić wszystkich, którzy mówią tak jak Chrystus. Tak, tak, nie, nie. Którzy na wzór Chrystusa chcą, aby Ewangelia w ich życiu była właśnie takim jednoznacznym tak, dawanym na chwałę Bogu i ku pożytkowi ludziom. Jakżeż, drodzy siostry i bracia, nie dziękować Bogu, ale także ludziom, dzisiaj, w tym miejscu, za ten wspaniały zamysł wzniesienia pomnika polskim leśnikom, którzy, jak mało która grupa zawodowa, ma poczucie swojej tożsamości i ma poczucie swojej ciągłości. Ma poczucie słusznie zasłużonej dumy z tej wielkiej przeszłości sięgającej, zwłaszcza tutaj w Puszczy Niepołomickiej, wielu, wielu wieków. Tożsamości budowanej na Panu Bogu. Bo nie inaczej możemy tłumaczyć sobie to, że przed wiekami znajdowała się na tym miejscu kapliczka, do której oni przychodzili z wszystkimi swoimi sprawami, problemami, nadziejami, niepokojami, także świadomością niekiedy niebezpieczeństwa pełnionej przez siebie służby. Ale budowali to na Bogu, na tym fundamencie, na którym wznoszona budowla zawsze się ostoi. Bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Bo człowiek, który buduje swój dom na Bogu, buduje swoje życie na skale, a nie na piasku. Wiemy, jak bardzo uderza się dzisiaj w tożsamość, zwłaszcza polską, narodową, w tożsamość różnych wspaniałych służb i zawodów związanych ze służbą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Doskonale oni wiedzą, dlaczego to czynią. Jakżeż tu raz jeszcze nie przypomnieć słów cytowanych już dzisiaj pana marszałka Józefa Piłsudskiego. Naród bez pamięci zginie. To będzie masa ludzi zajmująca czy żyjąca w jakiejś przestrzeni na jakiś krótki czas. Nie będzie więzi, nie będzie tożsamości. A dzisiaj z nową mocą próbuje się także nam narzucić tak zwaną kulturę multikulti, wymieszać nas, pozbawić tożsamości, odebrać pamięć, zabić nasze poczucie osobistej i narodowej dumy, i zawodowej dumy, i sprawić z nas taką masę bezosobową na kształt piachu, którego ziarenka jedno od drugiego się nie różnią, przynajmniej na pozór, a z drugiej strony jak łatwo je przesiać, rozrzucić, sprawić, że zaginą pośród innych żywiołów tego świata. Potrzebna jest nam ta kaplica. Potrzebna jest nam pamięć, która przez tę kaplicę będzie wyrażana. Pamięć odnosząca się do wspaniałej przeszłości ludzi związanych z tą puszczą, z tym lasem, z tą częścią tak szlachetną i piękną naszej ojczyzny. Potrzebna jest świadomość tego, co było, by z tym większą ufnością i mocą wybiegać ku wyzwaniom, jakie niesie nieznana nam w szczegółach przynajmniej przyszłość. Ale potrzebne jest zakotwiczenie
po to, aby nie bać się tego, co może nadejść. Padło tutaj jeszcze jedno nazwisko, rotmistrza Pileckiego. O nim możemy śmiało powiedzieć, to był człowiek, w którym tak dane Bogu i ojczyźnie było jednoznaczne i do końca. Jakże znamienną rzeczą jest, że znalazł także tu, w tym miejscu, pośród ogromnego zagrożenia życia, dla siebie schronienie i ratunek. Bo puszczę, bo las można przyrównać do tego, co w swojej słynnej noweli Stefan Żeromski opisał jako wierna rzeka. Wierna, to znaczy zachowująca pamięć. Wierna, to znaczy będąca schronieniem i domem. Wierna, bo przechowująca największe tajemnice, te najbardziej szlachetne, które za jakiś czas, gdy nadejdzie chwila wolności, będzie można przekazywać dalej. A wszystko dlatego, że drodzy siostry i bracia, gromadzimy się tutaj przy Chrystusowym ołtarzu, w tym miejscu tak brzemiennym w historię. Gromadzimy się jako ludzie zatroskani o nasz dom ojczyzny, ojczysty, o nasz Kościół, o naszą Polskę, o Europę, mając świadomość, że zawsze, jeśli w nas będzie ta moc wypływająca z Ducha Świętego, by trwać na sposób Chrystusa przy tak dawanym Bogu, ilekroć będzie w nas ta siła, by odrzucać pokusę wszelkiego nie wobec Boga, tylekroć będziemy mieli pewność, że idąc za Chrystusem, mocą Ducha Świętego, będziemy na tyle, ile się da, dzięki Bożej łasce, budować tutaj na ziemi Królestwo Boże, a ostatecznie dojść do domu Ojca, bogatego w miłosierdzie. I to właśnie nasze myślenie o miłosiernym Bogu każe jeszcze bardziej wgłębić się w istotę tego zamysłu, aby kaplica, która ma tutaj powstać, mówiła o Bożym miłosierdziu. Mówiła o miłości, która zwycięża świat. Miłości przebaczającej, zawsze wiernej, zawsze silnej, zawsze. Nam, naszej ojczyźnie, naszemu Kościołowi niezbędnej, by żyć wspaniałą, piękną, szlachetną nadzieją każdego dnia.